Treasure Island. Treasure Island. Proszę bardzo. Wyspa skarbów, Damianku. Witam cię serdecznie na mojej wyspie skarbów. Tu gra Human Fall Flat. Tu się rozbiliśmy. Tu jest twój notatnik, gdzie piszesz swoje złote myśli. O, to twoje nagie zdjęcia z poprzedniej mapy. Nie, tu jest twój certyfikat nieukończenia czegokolwiek. A tu jest... Wyższa szkoła... Robienia hałasu, Alu? Tak? Na Facebooku? Tak. Aha, okej. Okay. Dobra, to ty jesteś z tego pokolenia. Rozumiem wszystko. Nie, właśnie wszystko nie, rozumiem. W sumie to tak i nie w sumie. Czemu tak i nie? No bo ja nigdy nie rozumiałem tego i w sensie ja, szkoły robienia hałasu? Patrz, robisz hałas, bierzesz na przykład kamień i robisz hałas. A nie mogę tego podnieść, bo to jest duży znaczek SOS, jakby co. Co głupi oznacza? Pies. Sos, po prostu. Sos, a jaki sos? Śmietanowy czy słodko-kwaśny? Zależy, bo tak naprawdę sos jest ogólnikowo stosowanym pojęciem do sosów, ale możesz wykorzystać na przykład sos pomidorowy, bardzo popularny we Włoszech, pytanie, ale możesz też wykorzystać no. sos ziołowy, który bardzo jest wykorzystywany też we Włoszech. Widzowie, a czy ale wy na jesteście... przykład możesz też zrobić sos majonezowy albo keczupowy i wtedy też na przykład to... A nie, ten już nie jest popularny w Widzowie, we jesteście Włoszech. Team sos śmietanowy czy słodko-kwaśny? To jest sos śmietanowy. No śmietanowy. A na bazie czego jest? No śmietany, elo. Tak? Na bazie jakiej śmietany? Ponieważ śmietan no, jest wiele. Takie jaką ubiję sobie. Pozdrawiam. Ciekawe jaką on ubił. To jest król tej wyspy, ty. Myślisz, że jaką on śmietanę bił? Nie widzę. Źle... Jak bardzo źle to nie brzmi totalnie. Ma bardzo obklejone ręce zielonym szlamem, więc uwaga, no. Uwaga, mówimy o waleniu siusiaka, No specjalnie źle to powiedziałem, żeby nie było, nie wyszło, że jestem zjebany. No, czy coś w sumie w samo stylu. To, że to powiedziałem, to już oznacza to trochę, ale no jakby zapraszam ja... na mojego TikToka, tam jestem jeszcze większym gównem. Nie wiem o co chodzi, wypikane to było. Słyszałem tylko, że jestem gównem. Ale, że kolega ten, ja kolega nie wiem o co chodzi, to nie, ja totalnie nie wiem o co chodzi. To jest mi smutno, ja ale, po prostu... Ale z jakiego powodu? Z jakiego powodu musisz powiedzieć? Dobrze, to ja zapraszam na najlepszego TikToka Gilatis. Tak, o, zapraszam to słyszałem was. Normalnie. Tak, a obok mam jest... Mam aż jednego TikToka, który wcale nie jest rakowy, to szok. O kurwa, co ja zrobiłem? No właśnie, sumie sam TikTok... No sam TikTok jest już rakowy, więc przykro mi, już jesteś zarażony. Nie. Nie idź w tym kierunku, możesz się ratować, mówiąc, że na przykład ty zrobiłeś tylko jeden filmik, który miał aż 6 sekund, a na zrobienie jego wykorzystałeś 15 sekund. I wcale nie jest popularny, znaczy, że nie jestem TikTokerem, tylko jestem noobem. Widzisz? No tak. Jakoś trzeba się wyratować z tej sytuacji, to jest jakby bardzo podstawowa kwestia. A długo ja mam tu na ciebie czekać? Wiesz co, ręka trochę mi... O, to od urodzenia tak było, że jedna ręka właśnie mi częściej szła do spodni i jak jakoś tak się zaczepiała, ale spokojnie, nie martw się, opanowałem się, po 24 roku życia przeszło mi. O nie, ja chciałem poczekać na ciebie, no a, trudno. No to da, i kto tu gada coś o czekaniu, tak? No to nieźle, no to właśnie. Poczekam na ciebie po drugiej stronie. A co robi guzior? Co robi guzior? Naciśnij guzik, to dostaniesz laskę. O, rzeczywiście, jakby to działało tak w prawdziwym życiu. Szkoda, że jak miałem 18 lat, to nie mogłem wcisnąć przycisku i dostać laski. Tylko w sensie dziewczyny. Byłoby fajnie. No halo, no niech się to zaczepi. No, z dziewczynami też takie problemy są niestety czasami. Nie no, słuchaj, jakbyś że nacisnął... Że się nie chcą zaczepić o ciebie. Nie, chcą nie, nie, no słuchaj, jakbyś nacisnął dobry guzik i kartę płatniczą, to byś myślę, że był w stanie dostać. Mówisz czterocyfrowy kod i zielony. Słuchaj. Słuchaj, twoje 12,5 centymetra zadowoli każdą kobietę. Nieważne, czy to jest Visa, czy Mastercard. 12,5 na 5,5. Oczywiście wielkość karty. Dosyć cienka, tak. Ale wystarczająca. Zadowoli nie, nie każdą ważne, czy kobietę. Visa, czy Mastercard, więc no. A możesz mieć nawet taką teraz już inną. Taką z innych, nie? Co? No, no teraz są już takie inne też karty. Możesz też wykorzystać na przykład kartę Tarota. Nie, tak naprawdę to nie było śmieszne ani trochę. Proszę o dźwięk świerszczy. Głównie dlatego, że wcale nie zrozumiałeś o co chodzi, bo nie wiesz czym jest karta Tarota. Dla ciebie powinna być karta Cymbała, bo nie rozumiesz. A to ciebie zjeba. Moja postać aż zjechała z kamienia, się aż trzymać nie chciała, tak się uśmiała. Widzisz? No, znaczy, że żart był dobry, jak postać już ci zjeżdża z kamienia w grze komputerowej. Ty, czy ty chciałeś na mnie kamień zrzucić? Ty gnomie jedyny. Nie. Damian, ale po co my tu weszliśmy? Nie wiem, idę tutaj. O kurde, Krystian to nie tędy. Jak? No teraz mi powiedziałeś w trakcie sko... No, no bo nie pytałeś, po co tu szedłeś? Ja pier... Ej, dobra, ja wiem. O, idealnie, perfekcja. Ogół, weź mój łeb. A, mam ci pomóc. To, no, nie, weź mój łeb. Nie podpisywałem takiego cyrografu. Siema. Dawaj tu, ten łeb wielki. My musimy ten kamień na dół i dzięki niemu musimy wskoczyć na górę. Wiesz, tu musimy. Musisz mnie popchnąć z tym kamień. A, dobra, sam się popchnę. Poczułem się... Chwila, gdzie jest ten kamień? Poczułem się przez chwilę trochę jak taki... Chciałem powiedzieć Shrek, ale miałem na myśli Hulka. Bo kolory te same mają, nie? Rozumiesz, o co chodzi? A!
Ty grubasie. No puść mnie. Nie. Tak się nie... No i dobra, możemy tak cały rok. Jak dla mnie, nie ma problemu. Ja się wtargałem. Pan montażysta będzie zadowolony z tak długiego materiału. Jak najbardziej, oczywiście. Poczekamy na ciebie, aż się tam kulką pobawisz. No, więc chodziło mi o Shreka, ale tak naprawdę chodziło mi o Hulka, że kichnąłem trochę jak... Bo kobiety to tak kichają... Weź mój łeb! Daj mi dokończyć historię, okej? Ja to próbuję w międzyczasie się... Weź mój łeb, weź mój łeb. Kobiety to tak kichają, wiesz, tak... Na, weź mój łeb. Aciu! Weź mój łeb. Dobra, wyciszam go. Dobra, złapię cię. To jest połowa, a teraz ty słuchasz mojej historii, tak? Idealnie. Kobiety tak, wiesz, tak kichają... Aciu, aciu. A faceci jak kichną, to... To tak, wiesz, beczka leci w powietrze. Nie, no ja kicham jak panienka. Nie bardzo dużo osób byli z dziewczyną, nie wiem czemu. Ja kicham jak panienka. O kur... Bo ja jestem wrażliwym chłopakiem. Wrażliwą panienką. Jest guzior, co robi? O nie, 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 nie! O, dobra, udało mi się jakoś. Kurde. Przeżyłem. Ale to wywaliło te skrzynki tam w kosmos. Dlaczego one się przykleiły do tych drzew i lecą w kosmos? Dobra, nie jakby... O, nie... grawitacja działa w tej grze. O, grawitacja, sprawdźmy, czy kamienie spadną. Ty, dobra, te kamienie to jak ze styropianu. Dobra. Ty, właśnie miałem ci powiedzieć, bo nie powiedziałem ci. Ostatnio serial oglądałem, nie? Ja uwielbiam to, jak ci wszyscy producenci dbają o tych aktorów, wiesz? Jak szmaty. Nie, no patrz, 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 patrz. Wyobraź sobie, że jestem kobietą normalnych rozmiarów, czyli tam te 1,40 m. 1,60 m. W szpilkach. 1,60 m. Nie no, 1,60 m. Nie, patrz, to jest kamień, nie? Jaka jest szansa, że kobieta podniesie taki kamień? Żadna. Więc kamień był o wiele mniejszy. I uwaga, normalnie mógłbyś taki kamień dać prawdziwej. Niech podniesie go, niech podejdzie, złapie, podniesie i przeniesie. Nie, 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 nie można tak robić, bo kobieta się zmęczy, to jest aktorka. Więc nie, 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 nie damy dublera, żeby to niósł. Nie, nie, nie. Weźmiemy tą aktorkę, ale zrobimy ten kamień ze styropianu. I w momencie, kiedy ona podnosi taki wielki kamulec, który się wydaje, że będzie ważył przynajmniej z 20 kilo, no to widać, że ona go podnosi tak, wiesz, totalnie bez trudu. I to jest takie, macie tyle pieniędzy, tyle budżetu na wszystko, a nawet nie mogliście wziąć zwykłego kamienia, tylko trzeba było go robić ze styropianu. Takie, come on. Ja takie, szanuję. Można było zrobić to jakkolwiek lepiej. Jakkolwiek. Pieniądze. Ty, tam pieniądze. Fajnie, że pieniądze, ale ja bym Mamona. Tutaj... Mamona! Czy to jest naprawdę... Dobra, to będzie śmieszne w takim razie. Lo, lo, lo. O, lo, 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 spełniłem lo, lo, lo. Swoje kolejne marzenie. Jakie? Zostałeś człowiekiem? Kąpię się w wagoniku złota. Widzę cię. Widzę, że bardzo szczęśliwy jesteś ogólnikowo tam. Tak, widzisz, mój uśmiech jest to jest trochę jak w prawdziwym życiu. W jednym momencie masz masę pieniędzy, a zaraz obok jest przepaść. No, chciałbyś tam zjechać? Taka luźna propozycja, jakby nic nie sugeruje, ale widzę, że próbujesz. Może próbujesz to do prawdziwego świata przepchnąć tak naprawdę. O, są tak. Jakieś trybiki. To jak w prawdziwym życiu też są trybiki. Czy ja do tego sięgnę? Bo my musimy jakieś głowy pawiana tutaj ten. Znasz coś głowa pawiana, ty? Jakie głowy pawiana? Znaczy co? Ale to było niemiłe z twojej strony i przez to aż się ześlizgnąłem z kamienia. No wiem, przepraszam, nie chciałem. No. No może trochę, ale... Ja wiem, że trochę potrzebujemy, tak. Ja trochę potrzebujemy też tak takich statuetek. Jakich statuetek? Ja na razie wchodzę gdzieś, bo ja wlazłem, to nawet nie patrzyłem, co my... Nie, 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 nie. Potrzebujemy statuowatych. Nie no, ja tu mogę doskoczyć. O, mogę tu doskoczyć. O, mogę ty... O Boże, przecież czego się nie da zrobić? Co za chory Damian, ty, Damian, to jest łatwe, to jest łatwe, Paja, to robię. Jesteś... O, czemu jestem tutaj? A, bo tutaj jest checkpoint. Ale ja robiłem coś innego w ogóle. No nie mogę się złapać, Damian, ty. Ho! No, elo zdobyłem. Elo też zdobyłem, zobacz jaki obrót. O, ładna, taka czerwona. Pawiana, a może to miała być Janusza? O, a co tu jest? Tam jest zielona, ale to zielone jest ciężko. A ja mogę tu pójść? Ty, zeskoczyłem tu i co się dzieje? Teraz mam skoczyć tam czy tu? Tu? A ja powinienem tu być w ogóle? Ho! Nie wiem. Złap się kulki. O nie. O nie. Czy to jest... Czy to jest żart ze mnie w tym momencie? Gdzie jesteś? Damian, to jest żart. Co? Damian, to jest żart w tym momencie. A ja nie wiem, gdzie ty jesteś. To jest mem. O, ty, o no widzę to, cię. Ty, no. Nie, to nie jest... Nie, to się tak... Nie, kto... O, siema. Co ty tu robisz? Czemu się obijasz? Ja spadłem. Czemu się obijasz? Miałeś pomóc mi w przejściu tej mapy. Ale nie. Śmigło widzę robisz. Helikopter, helikopter. Taki dźwięk był na TikToku popularny, wiesz? A, bo to tu! Parakopter, parakopter. Nie, to nie o to chodziło. Wiesz co, utknąłem. Ja nie jestem aż takim TikTokowym świrem jak ty. Ja non-stop. Jestem... Siema. O, ale no. Miałeś miękką dupę. Wrzucam 10 TikToków dziennie dla moich kochanych. Nie, tak naprawdę to nie. Ale wyzywałem cię na jednym. Miło w takim razie. Kurde, ej, bo ja tu spadam i utykam.
Powinieneś ten odcinek nazwać Damian reklamuje się co minutę. Powinien być licznik reklam, które zrobiłem w tym filmie. Możesz tak i ustalić. A może ci cennik za niego ustawić jeszcze, co ty na to? Nie, słabo. Nie, bo cennik każda, bo, już nie. Nie, bo każda reklam próba została wypikana, więc no. Tego nie wiesz. Ej, Krystian, co ty robisz? Wchodzę tu, bo tu jest guzior, a tam trzeba byłoby przejść naokoło. Ja zapisałem, okay. Czy ty zapisałeś? Chyba ja zapisałem. Ej, Krystian, bo to się resetuje. Chwila, czy ja muszę kładki przekładać? Ej, Krystian, chodź, weź się cofnij. O, Krystianek. Ale po co? No cofnij się. Po co? Co się dzieje? No cofnij się. No patrz, mam. Ale co to jest? No to jest to, po co szliśmy. Gdzie to było? No za tym kamieniem, który przesunąłem, naciskając guzik, który był tam w środku. A to po co jest to wszystko tu? No żeby tam przejść. A to stąd mieliśmy zacząć niby, tak? Tak. Aha. A to, okay. Że oszukałem, to jest inna sprawa. Co to za oko wszechwiedzące? No naciśnij sobie. To jest oko Saurona. A ja muszę ci pomóc tego układać, bo ty sobie pierdoła nie dałeś rady. Już! O, zrobione. Nice! Tu jest To już jest wyjście? A mogę złoto? Tamto, przepraszam. A możemy chociaż zabrać ze sobą statuetki? Mogę małpkę? Ja chcę... O, możemy. Ej, oddaj niebieską. Nie, niebieska jest moja, bo mam niebieską bluzę. A nie chcesz czerwonej? Czerwona. Dobra, zamienię się. To ja wezmę zieloną. Chciałem powiedzieć, że już tej nie odzyskasz, ale jednak może... No daj mi Jak czerwona no, bo utknęła? No utknęła. Nie. Tak się nie będę mawił. Jak się mamy wymieniać, to się wymieniamy, okej? Okay? Co zrobiłeś ale z czerwoną? No utknęła. Co ty żeś zrobił z nią? No o nie utknęła, mam ją, no czekaj, miałem ją przez sekundę. Przez no pół sekundy ją miałem. Pa. Koniec, nie zobędziesz pa. Jej. No i co, głupio ci. Dzięki, proszę. Jest no, moja. Ale niebieska jest tu, czemu nie bierzesz niebieskiej? W sumie to tak, powiedziałem, że wziąłem niebieską, bo mam niebieską bluzę. Patrząc na to, że jesteś cały ubrany na niebiesko, więc taka perspektywa. Dobra, Damian, kumbaya, do domu sprzedajemy to, żeby zarobić na obiad zbudowany z hot dogów. Haha, twoje nie wzięliśmy, gnomie.